Płazy i gady, których z racji zimnego klimatu w Tatrach nie ma zbyt wiele, to zwierzęta zmiennocieplne. Znaczy to tyle, że są zdane na łaskę temperatury otoczenia. Nie można się za tym dziwić, że zima, kiedy są siarczyste mrozy, jest dla nich nie lada wyzwaniem. Na szczęście zwierzęta te wykazują zachowania i przystosowania na poziomie fizjologicznym, dzięki którym mogą przetrwać w skrajnych warunkach. Jesienią, zwykle w październiku, płazy wyruszają w poszukiwaniu odpowiednich kryjówek. Większość gatunków tatrzańskich płazów, ropuchy, kumaki, traszki oraz salamandry, zimuje na lądzie. Wykorzystują do tego różnorakie ziemne kryjówki. Chowają się także pod stertami leżących gałęzi lub kamieni. Traszki górskie i karpackie oraz salamandry plamiste chętnie wciskają się także pod ściśle przylegające do ziemi kłody drewna lub wręcz do spróchniałych i rozkładających się pni. Odpowiednich miejsc nie ma zbyt wiele, dlatego płazy często zimują gromadnie. Bywa, że także z gadami. Dodam, że ich sprzymierzeńcem jest gruba pokrywa śnieżna, izolująca podłoże od niskich temperatur. Nieco inaczej jest z żabami trawnymi, które zimę spędzają na dnie płytkich zbiorników wodnych i potoków, zagrzebane w mule lub pod szczątkami organicznymi. Bardziej wybredne w poszukiwaniu zimowisk są gady, szczególnie żmije zygzakowate. Zwierzęta te chowają się głęboko, na przykład w korytarzach drobnych gryzoni, poniżej poziomu zamarzania. Młode, niedoświadczone osobniki nie potrafią się dobrze ukryć i często giną. Kiedy nasi drobni bohaterowie znajdą stosowne miejsce, wchodzą w stan długotrwałego odrętwienia. Temperatura ciała jest bardzo niska, a organizm aktywizuje szereg procesów fizjologicznych. Szczególna rola przypada zgromadzonemu w wątrobie glikogenowi oraz lipidom odkładanym w ciałach tłuszczowych. W miarę potrzeby substancje te są rozkładane. We krwi wzrasta stężenie glukozy oraz glicerolu, co z kolei przekłada się na obniżenie temperatury zamarzania płynów ustrojowych.